Witam. 30 litrów. To akwarium pokazywałem na swoim kanale od samego początku. Jest to pierwsze akwarium, na którym zacząłem nagrywać jakiekolwiek filmy. Skoro było pokazywane od początku, powinno być pokazywane do końca. Dlatego też dzisiaj stwierdziłem, że nagram ostatni film z udziałem 30-litrowego baniaczka postawionego na ziemi ogrodowej, który stoi tutaj 20 miesięcy bez jakichkolwiek większych zmian, ingerencji. Problemy były małe, czasami trochę większe, natomiast nigdy nie było takich problemów, które skłoniłyby mnie do restartu. Tak jak postawiłem to akwarium, pierwszy dzień zalałem, do tej pory stan, powiedzmy, się nie zmienił. Nadal jest część tej zieleni, która była od początku, nadal jest, między innymi ta kryptokoryna. Właściwie to została już z tych początkowych roślin tylko kryptokoryna oraz hiacynt, ale ten hiacynt, który tu był wcześniej, no to on zdechł, gdy był przeniesiony do drugiego akwarium, to jest nowy, który w tej chwili się przyjmuje, dlatego też ma część takich liści padniętych. Tytułem dzisiejszego filmu jest Kiedy robić restart? No i skoro ja mówię, że do tej pory nie było przyczyn na restart tego akwarium, znaczy, że teraz jest. Przyczyna jest i jej nie ma. Gdyż nie robię restartu takiego de facto, tylko obsada zmieni miejsce na większy zbiornik. Jest już postawiony zbiornik, który dojrzewa. Rybki czekają tylko na przeniesienie. Nie miałem czasu wcześniej nagrać filmu, dlatego też akwarium już jest zdemolowane. Większość rzeczy, która była tutaj od początku, została przeniesiona w ten większy zbiornik, który zastąpi tą trzydziestkę. Ona w ogóle wyleci z zbioru moich akwarii. No i narobiłem trochę ambarasu. Miałem nagrać wcześniej film właśnie z Danią. Tutaj trochę po tych, powiedzmy, takie otrzęsiny przed dużą zmianą, która je czeka. W tej chwili miały tą mniejszą zmianę. No ale już dalej. Jakie są przyczyny na to, by zrestartować zbiornik? Na pewno jedną z takich przyczyn jest zmiana obsady ryb, czy też wymiana rybek na krewetki, wymiana roślin. Nie zawsze warto to robić na obecnym zbiorniku. Na przykład, gdy się zruszy zbyt dużo podłoża, narobi się tam więcej bałaganu niż mniej. Wtedy warto zrestartować zbiornik. Lecz wiadomo, że nie jest to nigdy korzystne, gdy nie mamy drugiego dojrzałego zbiornika, gdzie możemy na jakiś czas przynajmniej przechować ryby. Dlatego należy nie robić tego pod wpływem chwili. I jeżeli faktycznie będziemy mieli wiele powodów na to, żeby twierdzić, że restart jest konieczny, no to wtedy robimy restart i należy się do tego przygotować. Jak ja przygotowywałem się w moim przypadku? Zbiornik drugi, większy od tego, stoi już zalany od wtorku. Myślę, że wstrzymam się jeszcze tydzień z przenoszeniem ryb. Tutaj nadal chodzi ten filtr, który jest zamontowany na stałe w tym zbiorniku. Oraz tam dodaję bakterii i dałem filtr inny, który tam dojrzewa. Przyda mi się po prostu przy innym restarcie w niedługim czasie.
Tam jest wszystko już przygotowane, rośliny, światło. Tak, aby tylko wpuścić ryby i nie grzebać. Wiadomo, że ryby bardzo odczuwają nagłe zmiany parametrów, dlatego w okresie, kiedy je przyniesiemy, akwarium musi być przez jakiś czas stabilne, żeby tam już nie dochodziło do dużych wahań, gdzie nagle azot skacze, gdzie nagle zmieniają się parametry pH, przynosimy rośliny, korzenie itd. Po prostu ja moje danio postanowiłem, że oszczędzę im tutaj ciśnięcia się w tej 30, gdzie nie jest im na pewno dobrze. Na różnych forach możecie się spotkać, że danio margaritatus, czyli inaczej mikrorazbora, nadaje się do nanoakwariów, czyli gdzieś tam 20-30. Ja już wiem to po swoim doświadczeniu i nigdy nie popełnię takiego błędu, że 30 im się, dla nich się nie nadaje. Po prostu te ryby dobrze funkcjonują w stadzie, wtedy im się żyje na przyzwoitym poziomie, powiedzmy, społecznym, w swoich relacjach, nie biją się w większym zbiorniku, nie chorują przez to tak, rozmnażają się częściej. Narybek ma szansę przeżyć, przynajmniej jakaś tam jego odłamek, jeżeli ryby rozpłyną się gdzieś tam po różnych kątach zbiornika. I taka jest główna, powiedzmy, główny powód na to, że stawiam nowy zbiornik, ten likwiduję. Kolejny z powodów jest taki nagromadzenie szczątek organicznych w miejscach, gdzie filtr jest z tej strony. Tu jest czysto, tam gdzie jest mniejszy obieg wody i było większe zagęszczenie korzeni, kamieni, roślin, nie tylko. Tam była warstwa może 2 cm na powierzchni żwirku, gdzie na pewno 2, gdy podniosłem stamtąd, wyjmowałem korzenie oraz wyjmowałem część roślin, kamienie. Od razu musiałem zabrać się również za podmianę i ściągnięcie tego z powierzchni. Ściągnąłem stąd 5 litrów, później jeszcze chyba ze 3, które dopiero wlałem do nowego zbiornika. Ogólnie miałem zrobić taką podmiankę, gdzie stąd wezmę wodę. No i co dalej? Właśnie nagromadzić ten destruk, czyli tak zwany muł, który widzicie tutaj może. Słabo to widać. Widzicie część tego właśnie mułu, o którym mówię. To nie tylko to tutaj było. Tu była taka warstwa, że aż sam byłem w szoku. Tego nie było widać na co dzień, bo Anubias, ten, który jest tutaj z tyłu, w tej chwili widoczny, na którym krewetki chodzą, wrósł w podłoże. Tam nie mogłem wsadzić wężyka pod niego, dodatkowo korzenie, których nie chciałem ruszać, bo wiedziałem, że gdzieś ukrywają się krewetki, otoski. Ale ściągałem, przez co jakiś czas odsuwałem trochę korzenie, ściągałem. I to nie jest dostateczny powód, by robić restart. Muszą znaleźć się inne powody, takie jak na przykład glony. Tutaj widzicie, krasnorosty zaczęły pokrywać tego Anubiasa. I właśnie problem nagromadzenia się materii organicznej na dnie jest przyczyną tego, że pojawiły się krasnorosty u mnie. W innych wypadkach, na przykład kiedy mamy problemy zielenic, no to jest największą przyczyną tego jest przerybienie zbiornika lub nierównowaga azotu z fosforem, zbyt mocne oświetlenie. Z
tym należy walczyć. Nie należy wtedy robić od razu restartu, tylko próbować to zwalczyć u przyczyny. Czyli tak jak mówię, tutaj była materia organiczna. W wypadku zielenic można robić częściej podmiany, unormować ten zbiornik. Natomiast gdy pojawi się glon, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zwalczyć lub wyeliminować przyczyny, no to wtedy warto robić restart. O takich przyczynach, jak mogę powiedzieć, to jest na przykład, jeżeli postawiliśmy akwarium na ziemi, ale gdzieś ta ziemia ciągle dostaje się do słupa wody. Ja mam właśnie taki jeden zbiornik, gdzie popełniłem ten błąd i szykuję tam restart. Pojawiły się glony ani nie zielone, ani nie nitkowe, ani nie sinice, tylko coś po środku, rizobium chyba to się nazywa. Nie pamiętam, musiałbym spojrzeć, gdzieś mam zapisane. I tego nie jestem w stanie zwalczyć. No i tak jak mówię, to jest dobry powód do restartu. Wystąpienie jednego rodzaju glonów, które można na przykład zwalczać karbo, czy na przykład nitki, które można zbierać, lub zastosować rybki, które będą jadły glony, czy też krewetki. Poradzimy sobie z tym. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie wyeliminować przyczyny tego, to jest dobry powód, żeby zastanowić się nad restartem. Zastanowić się to nie znaczy, że to ma być decyzja pod wpływem chwili, tylko taki restart musi być dobrze przygotowany i przemyślany. Musimy dobrze wiedzieć, co robimy. Przykładowo, ja w tej chwili, gdy nagrywam ten film, mówiłem, że chciałem go nagrać wcześniej, bo nie widzicie, jak ten zbiornik wyglądał jeszcze tydzień temu. Tam z tyłu było pełno roślin, zostały ich tylko szczątki. Tam widzicie alternatę rejnicki, która zarosła prawie cały ten zbiornik. Ja przy nim nic nie robiłem, bo zostały rośliny, które mi bardzo mało czasu zajmowało ich, powiedzmy, jakaś obsługa, przycinanie, kryptokoryny, anubias nie potrzebują. Mikrozoria, które tam są teraz z tyłu, docelowo mają trafić gdzieś indziej, również nie. Bacopa monieri, bardzo rzadko, czasem jakieś przesadzenie raz na kilka miesięcy. Jedynie ta alternatea, okresowo ją docinałem, żeby nie zarosła całego zbiornika. Teraz ją wyjąłem, posłużyła jako roślina w nowym baniaku. Kryptokoryna. Kryptokoryna jest tutaj od początku, rozrosła się bardzo silnie. Nie mamy możliwości jej wyjęcia stąd, a mi się nie podoba na pierwszym planie w tak małym zbiorniku. Przez jakiś czas, może powiedzmy rok, była w porządku. Przycinałem jej liście, nawet ścinałem całość liści równo z podłożem. Ona odbijała, przez to przycinanie wypuszcza mniejsze liście, była bardziej płożąca. Natomiast gdybym chciał ją stąd wyjąć, tak jak mówię, że mi się nie podoba, wyjąłbym ją z całym podłożem, z siatką, która jest tutaj w tym żwirze. Nie udałoby mi się to. Dlatego to też jest właśnie jeden z powodów, dla których warto robić restart. Właśnie o tych roślinach. Roślin wyciąłem część, powiedzmy większą, żeby zaszczepić je w nowym zbiorniku. Natomiast część musiałem tutaj zostawić. Tak samo filtra stąd jeszcze nie wyjmowałem. On pójdzie już z rybami do nowego zbiornika, kiedy ono już zacznie dojrzewać tak na trwałe. I co jeszcze? Tutaj też, kiedy zacząłem wyjmować te rośliny, muszę robić teraz podmiany. W miarę często, bo ten zbiornik też się rozstabilizował.
Mam nadzieję, że tutaj nie narobię krzywdy rybom. Widzę, że kilka z nich jest taka, powiedzmy, przestraszona przez to, że straciły schronienie. No, ale mam nadzieję, że uporają się z tym i będzie dobrze. Co jest ciekawe w tym zbiorniku, no bo chciałem też powiedzieć, pochwalić się na temat otosków. Kiedyś nagrywałem filmik, w którym mówiłem, że gdzieś one mi giną, ja je dokupowałem, że nie są zbyt żywotne, że trzeba bardzo o nie dbać. I ciągle widziałem trzy. Trzy najmniejsze. Na początku było pięć. Wiem, że dwa wyłowiłem. To było. Możecie obejrzeć pierwsze filmy gdzieś tam z pierwszych kilku miesięcy tego akwarium. Tam była mowa o powodach. Dokupiłem znowu tam kilka. Po jakimś, powiedzmy, kilku miesiącach znowu widzę tylko trzy. Dokupiłem jeszcze dwa. Znowu po 2 miesiącach mówię, no kurczę, no przywożę w tych sklepach te otoski, które no nie nadają się do akwarii, bo zaraz padają. Przyniosę ze sklepu, zaraz padają. No i w końcu dałem sobie z tym spokój. A ostatni raz to kupiłem bodajże na wiosnę, jeszcze chyba dwa. I ciągle widziałem trzy. Teraz zrobiłem ten renament. Pojawiło się więcej przestrzeni do obserwowania ryb. Siedzę tak, któregoś wieczoru dałem rybkom jeść, liczę. Kurczę, jest pięć otosków, ale tak patrzę, jeden taki ogromny. No dobra. Minęło pół godziny, patrzę, jest jeszcze jeden. No mówię, kurczę, sześć? Nigdy ich tyle nie widziałem. Liczę dalej, patrzę za termometrem, tam są jeszcze dwa. W końcu tak siadłem, doliczyłem się 9 na 100% i przestałem liczyć. Stwierdziłem, że dopiero przy przenosinach je policzę, ale 9 jest ich na pewno. Ja ich nigdy nie widziałem od zakupu. Znaczy widziałem pojedyncze sztuki, gdzieś tam dwa, zazwyczaj nowe, młode, pływają po zbiorniku, a podejrzewam, że część z nich to są te, które tutaj były pierwsze. Wtedy były nowe, były widoczne bardzo dobrze, później przestałem je widzieć, teraz są ogromne. Może je pokażę, bo jak wpuszczę je znowu do zbiornika, gdzie będą teraz docelowo, to ich nie będzie być może znowu widać przez jakiś czas. To jest otosek. Tu widać jednego. Tam jest. Pewnie będziecie widzieć krewetkę, ale to nie o krewetkę mi chodziło, tam jest martwa za termometrem. No nie widać bardzo. Bardzo nie widać. Ja widzę to natomiast na Zoomie. Nie będzie widać tego, jak duży jest ten otosek. Jest ich chyba ze dwa, albo przynajmniej trzy takie spore. W porównaniu z tymi, które przyniosłem kilka miesięcy temu, dwa, są przynajmniej 3 razy większe. Oddalę. No i mówię, sporą niespodziankę mi sprawiły. Tutaj widać na szybie glony. Już po jakimś czasie stwierdziłem, może one tak umierają, bo nie mają co jeść. Jest jeszcze jeden. Okej, dobra. Wejdzie strasznie długi ten film dziś. Sorry bardzo za to. Mówię, może one zdychają, bo nie mają co jeść. Postanowiłem odsłonić szybę akwarium tam, gdzie dostaje się światło słoneczne. I tak nie patrzę przez tą szybę. Mówię, będzie przynajmniej co jeść dla otosków. Może to one na tym tak wyrosły.
Szyba widać, że przy dnie akwarium jest obiedzona z glonów, natomiast u góry ja tego nie widziałem, ale wysoko jest dość dużo glonów, czyli dostęp do pożywienia miały spory. Teraz się martwię, czy w nowym akwarium, gdy już przeniosę ryby, będą miały co jeść. Mam nadzieję, że tam pojawią się jakieś glony, może jakieś okrzemki, coś na początek. Właśnie, to jest dylemat akwarysty. Nie ma glonów? Źle. Są glony? Jest jeszcze gorzej. No i właśnie, ja się martwię, że nie będzie tam dostatecznie dużo glonów już na początek dla nich. Tabletek ze spiruliną nie chcą jeść. No zobaczymy, coś będę myślał dla nich. Widziałem, że cukinie kiedyś chciały jeść. Teraz bardzo nie wypływały do pożywienia ostatnio. Miały co jeść na szybie. No dobrze, podsumuję. To akwarium, restart, dlatego że chcę przenieść ryby do większego zbiornika. To będzie taki pół restart, bo razem z rybami poszły już rośliny, pójdzie filtr, trochę podłoża myślałem przenieść, natomiast już nie ma gdzie. Posadziłem rośliny, jakiś kawałeczek trawniczka. Musi się obyć bez przynosin podłoża. Dodaję tam bakterie, żeby ustabilizował się jak najszybciej zbiornik. No i właśnie, nieustabilizowany zbiornik to jest najgorsze, co może być dla ryb. Będą wtedy padać. Otoski to normalnie śmierć gwarantowana, dlatego wstrzymuję się jeszcze. Przy robieniu restartu przy jednym akwarium jest o tyle trudno, że nie mamy gdzie przechować jeszcze ryb, aż akwarium dojrzeje. Dlatego to musi być decyzja przemyślana. Już faktycznie nie mamy wyjścia, wtedy należy robić restart. Lub gdy akwarium jest bardzo stare, wtedy można się zastanowić, no ale zawsze należy wyjść z założenia, że akwarium nie może być za stare. Można nawozić, jeżeli uważamy, że akwarium się wynawoziło. Ja kiedyś podawałem pałeczki nawozowe. W tej chwili nie nawożę, to akwarium już rok. Rośliny rosną. Te bardziej wymagające zastąpiła część mniej wymagających, jak Anubias. Ostatnio mikrozoria. Trafiła mi się okazja kupić, dlatego zrobiłem dla nich miejsce. Kolejną z przyczyn, żeby robić restart, to jest niemożliwość wyeliminowania przyczyny jakiegoś problemu, przykładowo glonów. Chociaż z większością da się walczyć, no, na przykład krasnorosty, no to odmulić dno, wymienić część wkładów, filtrów, zadbać o czystość, nie przekarmiać ryb, przecinać częściej rośliny, żeby nie było tego szczątków ich w dnie, wprowadzić świderki, żeby spulchniały dno. To mówię o krasnorostach. Na przykład, gdybym miał nie restartować tego akwarium, te krasnorosty nie byłyby problemem. Inna z przyczyn: choroba, którą się nabawiliśmy, a ciężko ją wyleczyć. Rybki nam padły, wtedy nie mamy nic do stracenia. Sterylizacja akwarium i restart. Mam nadzieję się zmieścić przed końcem tego filmu, przed 25 minutami z końcem. Także dziękuję, że byliście do końca. Trochę późną porą nagrywam ten film i rozciągnął mi się w czasie. Mam zamiar zrobić taki maraton, powiedzmy, z filmami w ten weekend. Postaram się nagrywać częściej też w przyszłości. Także jeżeli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję. No i dzięki, światło się wyłączyło. Na razie.